Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, nadchodzą trzęsienia ziemi, polityczne trzęsienia ziemi. Po prostu niedobrze się dzieje. Kuba, Afryka Południowa, Iran, Afganistan, Ameryka, Rosja, Białoruś, Ukraina. No jest sporo zamieszania, jest sporo nerwów. No, ale w Ameryce Biden po prostu szaleje. On chyba ma schizofrenię, ciągle chodzi na lody, także dużo wskazuje, że znajduje tam jakieś dobre samopoczucie. Wszyscy ci dziennikarze ciągle się pytają go o jego lody. No, robi straszne błędy. Widać, że coś z tym człowiekiem nie jest nie tak. Widać, że ten prezydent, ja nie wiem, jak długo jeszcze będą go tam pokazywać i pozwalać na to, żeby robił wstyd sobie, Ameryce i na całym świecie. Ale największy problem amerykańskich demokratów, no to jest to, że w zasadzie demokracja działa, że oni mają większość, no ale nie dużo większą większość, bo w Senacie jest 50-50 i paluszkiem przechylającym jest wiceprezydent Kamala Harris. W Izbie Reprezentantów, no to mają chyba 8 tylko więcej reprezentantów. Także to nie są niedużo potrzeba, żeby to zmienić. No i teraz te trzęsienia ziemi i burze nadchodzą 2022. To będzie wielka zmiana. Demokraci nie są w stanie za dużo zmienić sami w sobie, no bo nawet jeżeli potrzebują zwyczajną większość, no to nie ma takiego poparcia. Demokraci, cała partia demokratyczna, no to jest zdeterminowana przez tych krańcowych lewaków. Wszyscy ci starają się wepchać coraz większe podatki, coraz większe rozdawnictwo, coraz większe zasiłki. No to jest jedyny plan lewactwa, po prostu łapać ludzi na tą kiełbasę wyborczą wypuszczają te wszystkie ustawy przez tą laleczkę papet cały ten Biden. No i to jest desperacja. To jest w zasadzie desperacja. Oni wiedzą, że w tym roku to albo w tym roku, albo nigdy. No i oni, lewacy, ciągle nieustannie ostatnio krzyczą, że musimy ratować naszą demokrację. No ale jaka to jest ich demokracja? No ich demokracja to jest taka, że chcą rozdawać, no ale potrzebują jednopartyjnego rządu. Oni potrzebują rządu, który będzie rozkazywał, potrzebują rządu, który będzie kontrolował. No i, czyli to jest typowy, komunistyczny, jednopartyjny rząd. Tyle tylko, że szuka poparcia. No, było dziwacznie z wyborami, teraz już nie będzie dziwacznie z wyborami. Kuba, Południowa Afryka, Haiti, Białoruś, Myanmar, no to też, tam też są niezłe zamieszki, to też jest taki cały ten test na te antyrządowe ruchy, rozruchy czy protesty. No i to są dramatyczne sytuacje dla wszystkich tych ludzi, którzy tam mieszkają. Ci biedni Kubańczycy uciekają na najróżniejszych pontonach i kajakach i dętkach z traktorów. Na Amerykanie, komuniści amerykańscy zawracają ich. Ostatnio zawrócili 80 osób z powrotem. Nie pozwolili im wylądować w Ameryce. Wszystkim pozwalają lądować w Ameryce, tylko nie antykomunistycznym Kubańczykom. Także cały ten chaos na całym świecie. Czy to jest przypadkowy? No chyba nie jest przypadkowy. Po prostu ludzie zaczynają się buntować, no bo to są te kraje z reguły, gdzie jest jednopartyjny
system. No i w Ameryce też zaczynają się orientować, że lewacy chcą prowadzić właśnie taki jednopartyjny system. Mur berliński upadł w 1989 roku. No, nie każdy przypuszczał, nie każdy myślał, jak to będzie, no ale jak to zrobili? No, ludzie z Niemiec wschodnich po prostu opuszczali, głosowali swoimi nogami. I wybywali z Niemiec wschodnich. No i to wszystko upadło. No oczywiście te komunistyczne świnie w Polsce wykorzystały to do tej ustawki w pijanej Magdalence. Tam po prostu komuniści ustawili sami na siebie. My nie ruszamy z waszych, wy nie ruszacie naszych. Wszystkie te komunistyczne świnie się dogadały. No i rozparcerowali Polskę, rozkradli Polskę, pozamykali stocznie, pozamykali kopalnie, zamykali PGR-y, rolnictwo, wszystko co się mogło, żeby samemu się ustawić i wszyscy komuniści po prostu się sprywatyzowali. No i tak to się w Polsce skończyło. Na Białorusi to jeszcze gorzej, na Ukrainie też nie dużo lepiej. Kuba od 60 lat jest komunistyczna, no i wygląda, że to jest taki beton komunistyczny do nieruszenia, no ale coś tam przypuszczalnie się stanie. Tam już cała ta rodzina Castro, Fidela już nie ma. Ludzie tam po prostu chcą żyć. No ale w amerykańscy użyteczni idioci, no to nieustannie przepraszają. Nieustannie wyjaśniają Związek Radziecki do tej pory, Kubę do tej pory. A Kubańczycy sami w sobie pokazują, że jednak nie jest tak, jak Amerykanie. Amerykańscy komuniści przedstawiają. Na Kubie wszyscy wiedzą, tak jak i Polacy w PRL-u wiedzieli, o co chodzi. Jest taka ciekawa półmurzynka, półbiała, Nicole Hannah-Jones. No to ona jest, jej matka była Czeszką, ojciec był czarnym. No i ona w zasadzie zbudowała całą tą propagandę, projekt 1619. Ona jest dziennikarką w New York Times, no i cała ta projekt, no to kręci się wokół tego, że Ameryka w zasadzie powstała, istniała, istnieje i ma do podziękowania Murzynom, którzy byli ściągnięci jako niewolnicy do Ameryki Północnej w 1619 roku, także ona twierdzi, że historia amerykańska zaczęła się ze ściągnięciem Murzynów, no nie zaczyna się od pielgrzymów, nie zaczyna się od protestantów, nie zaczyna się od statków, które przypływały i połowa ludności umierała. Nie, zaczyna się historia amerykańska, zaczyna się od paru niewolników, którzy w sumie byli złapani w środku dzikiej Afryki. Murzyni łapali Murzynów, Murzyni sprzedawali innych Murzynów do handlowców arabskich i żydowskich na wybrzeżu, no a ci sprzedawali z narzutem już na wybrzeżu do ludzi, którzy przewozili ich przez Atlantyk. No, największym skupiskiem niewolników to była Hispaniola, czyli dzisiejsze Haiti. No i widać, co tam się dzieje na tym Haiti, na Haiti. I połowa to jest te Hispanioli, to została Haiti, czyli murzyńska część, druga część wyspy, no to jest Republika Dominikany, tam po hiszpańsku rozmawiają, jest prowadzona przez hiszpańskojęzyczną ludność i bardziej dużo prosperuje. Na Haiti trzeba pamiętać, że Napoleon wysłał polskie legiony, żeby walczyły właśnie z tymi murzyńskimi buntownikami, a polscy żołnierze, polscy legioniści po prostu się przykolegowali z tymi murzynkami, no i pozakładali rodziny tam, że sympatie dla Polaków na Haiti są dosyć duże. Sporo tam jest nawet polsko brzmiących nazwisk, no ale tam był nieustanny bałagan, tam się ciągle zabijali, bili.
i mordowali. Nigdy jakiejś takiej demokracji nie wyszło. Afryka Południowa tak samo. Byli tam biali. Ten apartheid, czyli ten rozdzielenie rasowe zakończyło się. Afrykański Kongres Narodowy został wybrany w 1994 roku. No i cały ten Afrykański Kongres Narodowy ciągnie ten murzyński kraj od 30 lat w zasadzie, bez żadnych zmian, ale jak to jednopartyjny system, no to zawsze prowadzi do korupcji, zawsze prowadzi do nadużyć. Także, że kiedy aresztowano prezydenta, byłego prezydenta, no to czarni jako no oni czują się plemienni, oni po prostu uważają, że to jest taki wódz, przywódca. No i zaczęli palić, rozwalać cały swój kraj. No ale to 30 lat niegospodarowania, 30 lat kontroli nad całym narodem, 30 lat kontroli nad całym państwem, no bo to partyjniacy z tego Kongresu Afrykańskiego poobstawiali przez wszystkie urzędy na terenach, na poziomie powiatowym, wojewódzkim, krajowym i tak dalej. To była jedna wielka sitwa, tam parę procent partii po prostu żyło jak lordy, jak kiedyś biali wcześniej. No, biedni byli biedni, tak, także tam jest straszne duże bezrobocie wśród młodzieży, już najbardziej tam 60-70%. Także to jest ta zemsta zaczęła się pojawiać wśród społeczeństwa. No wiadomo, czym to się kończy. No zawsze kończy się jakąś ruiną. Amerykańscy komuniści, amerykańscy lewacy mówią, że Afrykański Kongres Narodowy z Południowej Afryki, no to powinien być przykładem dla czarne życie znaczy. No, czarne życie znaczy, no to każdy normalny bardziej powie, że to jest organizacja terrorystyczna. No, sporo ludzi zginęło przez ich działania. Dlaczego tak biali komuniści amerykańscy mówią? No, biali amerykańscy komuniści mówią, że właśnie w południowej Afryce biali komuniści pomogli czarnym Afrykanom zdobyć niepodległość. No i dzisiaj w Ameryce jest to samo. Biali komuniści pomagają czarnym komunistom z czarne życie znaczy po prostu dojść do władzy. No ale to jest ta zemsta, cały ten system, no to jest tylko po to, żeby po prostu się raczej mścić. No nie chodzi o to, żeby było sprawiedliwie, żeby było równo. Ten czarne życie znaczy główny ten network globalny, no to dał takie oświadczenie, że dziękowało rządowi kubańskiemu za to, że rząd kubański solidaryzuje się z czarnymi represjonowanymi obywatelami Ameryki Północnej. No to jest jakaś ironia losu. Czarni, tak jak wspominałem, na Haiti też jest tragedia po zamordowaniu prezydenta Jovenel Moise 7 lipca. Także kraj znowu się cofnął do nieustannego politycznego jakiegoś terroru. Tam nie będzie dobrze, tam nigdy nie będzie dobrze, tam nigdy nie było dobrze. To jest właśnie smutne. W Rosji też jest nieprawdopodobne. Putin ściga jakąkolwiek opozycję polityczną, między innymi ten Aleksiej Nawalny. No to też jest sytuacja morderstwa politycznego, czy prób morderstwa politycznego, protesty na Białorusi z Łukaszenko. No to jest cyrk z tym, czy te wszystkie samolot, gdzie zatrzymano tego opozycję
opozycjonistę internetowego. W Iranie to samo. W Iranie też są, jest sporo zamieszek i protestów. No z reguły poza Teheranem, ale jest. Wszystko to się zaczęło od, można powiedzieć, od tej Polski, od papieża, który przyjechał do Polski, no i ubeków, którzy wsadzili łachudrę Wałęsę, który wszystko to ustawił, łaził bandyta z tym wielkim długopisem z Maryją, łaził z krzyżem na klapie. Także ta Solidarność, no to też było jedno wielkie oszukaństwo. No i w tych wszystkich innych krajach będzie to samo. To wszystko będzie to samo. Te będą, czy Kuba, czy Południowa, Północna Korea, to tam znowu będzie cały ten system rozparcelowany wśród kolesi, tak jak Południowa Afryka się zrobiła. No niestety, banda politycznych bandytów doprowadza do tego samego. Hongkong, no tam jest smutna sytuacja, no bo kiedy Chińczycy komunistycznie odebrali wyspę po 100 latach podpisanej licencji, no to obiecali, że tam ludzie z Hongkongu będą mogli żyć jak żyli do tej pory. No a teraz wciskają po prostu swoich polityków na wszystkie urzędy, wciskają swoich partyjniaków, no i też zamieniają demokrację Hongkongu w sumie na jednopartyjny system komunistyczny. To już się dzieje długie lata. Czy oni stracili już szansę? No, nie wygrają. Z komunistami nie wygrają. No i trzeba pamiętać, że Chińczycy, no to są bandyci, no to są, to jest bandytyzm polityczny, jednopartyjny. W Ameryce komuniści patrzą na nich po prostu jak w obrazek i chcą to wszystko zastosować to samo. No komuniści jak to komuniści krzyczą o równości społecznej, krzyczą o podatkowaniu bogatych, krzyczą o czymś takim jak kapitalizm demokratyczny. No jest to idiotyzm, no tak jak w Polsce każdy rozumiał, co to jest demokracja socjalistyczna, no to teraz w Ameryce proponują demokracja kapitalistyczna. 330 milionów Amerykanów, no trzeba będzie głosować, jest nadzieja, że normalni demokraci zastanowią się, dokąd ukradziono ich partię, że po prostu zmienią, albo nie będą w ogóle głosować, przynajmniej nie będą w ogóle głosować, albo zmienią swoje spojrzenie polityczne, no i zarejestrują się jako republikanie, albo zarejestrują się jako niezależni, no bo w Ameryce trzeba się zadeklarować, jeśli się po prawicy, to trzeba głosować z listy prawicowej, czy się jest na lewicy, czy trzeba głosować z listy lewicowej, no ale można się zarejestrować jako niezależny, no i można w każdym roku głosować czy tu, czy tam, no. Z reguły ci niezależni, to statystycznie 70% głosuje jednak na lewaków. To są ludzie, którzy udają, że nie byli na lewicy. No ale teraz jest tak dramatyczna zmiana, tak dramatyczne rozczarowanie tymi 6 miesiącami administracji Bidena, że to wszystko będzie się zmieniało. No to wszystko będzie się zmieniało. No jest nadzieja, że zmieni, że odkręci cały ten idiotyzm komunizmu. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Czujesz szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Coraz częściej i częściej wygląda na to, że filmiki są demonetyzowane ze względu na treść. No, sami ocencie, czy to jest prawidłowe, że to robią, czy nie. Staram się nie wpisywać w opisach, bo demonetyzacja bardzo często jest zadecydowana, co jest w opisie. Także muszę chyba pilnować, co tam piszę, żeby nie było tej demonetyzacji. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja.
głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów, nie dajcie się. Przekaz dla socjalistów, no widzicie, co się dzieje. Cały świat się buntuje przeciwko wszystkim tym jednopartyjnym systemom. Nie wiadomo, dlaczego zagłosowaliście na Bidena, który chce wprowadzić jednopartyjny system w Ameryce. No ale nie będzie Związku Socjalistycznych Republik Amerykańskich. Zdrowia dla normalnych.